5 już lat wspólnie z Jura Motorsport organizujemy imprezę, która ma uświetnić to piękne święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedni chodzą na marsze, a my akurat uznaliśmy, że najlepszym sposobem na uczczenie tej wspaniałej rocznicy jest to, aby bawić się poprzez bieganie. Bieg toczy się na dystansie 11 km, rozpoczyna się o godzinie 11. Wszyscy jego uczestnicy, którzy urodzili się 11 listopada, są zwolnieni z pisowego i dostają specjalne okolicznościowe torty. Także staramy się promować jak najbardziej i to święto, i tą magiczną cyfrę 11. Każdy z nas w jakiś sposób chciałby uczcić to święto niepodległości, pokazać to, jak bardzo cieszymy się, że mamy wolny kraj, wolną Polskę. My kochamy bieganie i w ten sposób właśnie chciałyśmy uczcić ten dzień. Widać, że jest mnóstwo ludzi, wszyscy są bardzo uśmiechnięci, zadowoleni. Pogoda na razie też jest super. Także myślę mi, że będzie fajnie. Bieg jest fajną sprawą, można poczuć jakąś jedność z innymi osobami, które też biegają po prostu i które też no, chcą uczcić po prostu tą rocznicę. Myślę, że to jest ciekawszy sposób na uczczenie niż siedzenie na kanapie albo nawet udział w jakichś marszach, które się z reguły kończą różnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. No, przyjeżdżam dlatego, żeby po prostu ten dzień szczególny w tym roku spędzić jakoś tak przyjemnie. Biegnę, żeby uczcić to święto po prostu. To jest tradycja nasza lokalna, a przede wszystkim tradycja wielkiej wsi, że wszyscy podczas ważnych świąt i uroczystości noszą takie stroje. Biegamy, żeby uczcić 123. rocznicę odzyskania niepodległości oraz biegamy, bo świeże powietrze. Panuje tutaj wspaniała atmosfera, czujemy się tutaj świetnie, no jesteśmy na swoim terenie, no i trudno, żeby nas zabrakło w tym dniu. Spotykamy tutaj mieszkańców naszej gminy, ościennych gmin, ale i też przyjeżdżają tutaj ludzie z innych części Polski, nawet z Ukrainy przyjeżdżają tutaj biegacze. Bardzo nas to cieszy, że wszystkim podoba się ten bieg. Mamy stałych swoich i wiernych biegaczy, którzy tylko u nas biegają w tym dniu, ponieważ trasa jest malownicza, przepiękna, to przyciąga do naszej gminy, do naszej okolicy. Trasa w Ojcowskim Parku Narodowym, no to powiedziałbym, że jest świeże powietrze i tak naprawdę jest coś innego niż do tej pory, co biegałem w mieście, więc chciałem też spróbować czegoś nowego. To, co dla nas istotne, to to, że jest nietypowa trasa biegu. Biegnie przez Ojcowski Park Narodowy, fantastyczne miejsce, piękne klimaty. Warto tutaj przyjechać dla samej trasy, która jest bardzo atrakcyjna. Biegam dlatego, że bardzo mi się podoba ta trasa. Trasa jest troszkę wymagająca dla niektórych, bo jest i dużo zbiegu, i długi zbieg, i trochę długiego jest podbiegu. Ale to naprawdę jest bardzo widowiskowa, okolica jest bardzo fajna. Jestem mieszkanką tej wsi, dlatego bardzo mi jest miło w tym uczestniczyć. Moja rodzina uczestniczy już od wielu lat, a ja jestem pierwszy raz. Zaczęłam biegać 4 miesiące i myślę, że dam radę. Trasa wygląda dość ciekawie, nie będzie przez miasto. Będzie okazja, żeby zobaczyć trochę krajobrazu poza Krakowem. Ten bieg jest bardzo klimatyczny, biegnę tu już 4. raz, piękna widokowa trasa, no ma klimat po prostu. Hymn przed startem, bardzo fajna sprawa. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, zapłonione, 10, 9, 8. To jest największa impreza biegowa na terenie gminy Wielka Wieś, jedna z największych imprez biegowych na terenie powiatu krakowskiego i Małopolski. Jednocześnie w Małopolsce toczy się kilka biegów niepodległościowych, ale ten nasz jest taki, powiedzmy sobie, najstarszy. Już jest właściwie biegiem kultowym. Ludzie przyjeżdżają do nas, żeby się tutaj pobawić, pobiegać, ponieważ to święto nasze, polskie, święto narodowe, staramy się obchodzić w sposób relaksacyjny, na wesoło, nie martyrologicznie i życzymy tego wszystkim innym. We'll be right back.
sprawą dla nas jest to, że z tym biegiem solidaryzuje i integruje się i identyfikuje cała ludność naszej gminy. Nauczyciele, ponad 150 strażaków zabezpieczało dzisiaj trasę naszego biegu. Wolontariusze opiekują się, będąc przewodnikami, opiekują się dziećmi, opiekują się biegaczami. Oczywiście taki bieg powoduje też, że mieszkańcy naszej gminy zaczęli baczniej obserwować biegaczy, interesują się tym sportem, zaczynają biegać. Jest to taka okazja do takiego radosnego, wspólnego i nawet rodzinnego świętowania. Są osoby, które już uczestniczyły we wszystkich biegach, to oznacza, że ten bieg im się podoba i ten pomysł, który 5 lat temu wdrożyliśmy w życie, im się spodobał, zaakceptowali i wracają. No to też podkreśla rangę tego biegu, gdzie tak naprawdę miejsce nie ma znaczenia, a samo uczestnictwo. Sobie z Madzią, z koleżanką, bardzo towarzysko, trasa prześliczna, malownicza. Bieg był bardzo fajny, pod górę ciężko, ale tak wspaniale. Piękna pogoda, rewelacyjnie było. Trasa fantastyczna, troszkę wymagająca jak dla mnie, ale patrząc na wyniki, najlepsi po prostu wzięli to w cuglach, zrobili to przepięknie. Gratuluję wszystkim, którzy dzisiejszy bieg skończą, bo naprawdę warto było pobiec. Przepięknie było. Ten bieg mi się w szczególności podoba, bo jest trasa no, atrakcyjna widokowo bardzo. Dech w piersiach zapiera, jak się biegnie między tymi skałkami. Atrakcyjny, jeden z lepszych biegów w Polsce. To był mój pierwszy bieg, biegło się bardzo dobrze, super doping, no i co, i piękne widoki. Tak, bieganie w parku bardzo mi się podobało, ładny krajobraz, lasy, prawda, piękna natura, także gorąco polecam każdemu. Trasa jest piękna, przez park ojcowski rzeczywiście. Trochę jest na dół, trochę jest do góry, trochę po równym. Pięknie pachnie w lesie, przepięknie. Trasa jest bardzo ładna, jest urokliwa. Pogoda się udała, nie jest ani za zimno, ani za ciepło, nie było deszczu. Warto było przyjechać, trasa bardzo urozmaicona, bardzo ładna pogoda i bardzo ładne tereny. To jest jeden z najładniejszych biegów, ponieważ doliną Parku Narodowego biegnie się wspaniale. Nie biegam w Krakowie 11, tylko zawsze właśnie tutaj, ponieważ tu jest najlepsza atmosfera. Zdrowo, radośnie i przyjemnie, jak zawsze w Białymkościu i na wszystkich imprezach organizowanych przez Jura Motorsports. Chyba strój krakowski pomógł, dlatego że praktycznie poprawiłam czas z zeszłego roku. Generalnie jest bardzo, bardzo miło i endorfiny, jak widać, działają wspaniale. W biegu startuje ponad 500 zawodników i no, staramy się zapewnić tym zawodnikom u nas wspaniałą atmosferę, taką jak nam się uda, wspaniałą pogodę, udało się, opiekę nad ich dziećmi, opiekę nad nimi samymi, czyli ich bezpieczeństwo, jest dużo karetek, które zabezpieczają, no i jest wspaniała grochówka. W roku po raz piąty para prezydencka przekazała dla najszybszej pary małżeńskiej specjalny linoryt. Od pierwszej edycji biegu kładziemy nacisk na takie akcenty prorodzinne, dlatego u nas jest specjalna klasyfikacja małżeństw w kategoriach M1, M2, M3, M4, czyli w zależności od stażu małżeńskiego dostają nagrody. A w tym czasie ich dziećmi zajmuje się przedszkole, które zlokalizowane jest tuż obok miejsca startu meta. Bardzo się cieszymy, że istnieje taka możliwość zostawienia dzieci w przedszkolu. To nas bardzo zmobilizowało do wzięcia udziału w tym biegu. Przyjechaliśmy tutaj z Franiem, żeby kibicować mojemu mężowi, który biegnie dzisiaj w biegu niepodległościowym. I się tutaj świetnie bawimy z Franiem. Na czas, kiedy rodzice uczestniczą w biegu,
My zajmujemy się Państwa pociechami. Bawimy się tutaj, tańczymy, śpiewamy. Troszeczkę zmarzłem, na szczęście tutaj gmina przygotowała fajną zabawę dla dzieciaków, więc synek mi nie zmarł razem z żoną. Fajnie się bawili w przedszkolu, a na koniec pojawili się na chwilę na mecie, żebym mógł się ucieszyć. Ну, траса така дуже трудна, бо було такі підйоми по 2 кілометри, але дуже, ну, така файна атмосфера і погода ж, ну, сприяла тому бігу. I bardzo fajni ludzie i organizacje, super. Na co dzień biegam 1500, także dystans 11 km był dla mnie wielkim wyzwaniem, ale udało mi się zwyciężyć, czego jestem bardzo dumna. Cieszę się, że mogłam uczcić w ten sposób nasze wielkie narodowe święto. Jako klub sportowy Jura Motorsport zapraszamy na nasze kolejne imprezy, a więc w lutym organizujemy bieg ku Rogatemu Ranchu, w czerwcu naszą największą imprezę, czyli Jurajski Półmaraton w Rudawie i we wrześniu bieg po Dolinie Będkowskiej. Zapraszamy wszystkich serdecznie.